A ja obniżę później. Pani marszałek będzie jako podsumowująca mówić w związku z tym. Słychać? Jest OK? Szanowni Państwo, zaczynamy. Serdecznie witam Państwa na konferencji prasowej poprzedzającej zaplanowane na dziś na godzinę 10 drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustaleń poczynionych przez Senacki Zespół do spraw spółki GetBack S.A. Przedmiotem dzisiejszej konferencji jest podsumowanie prac Senackiego Zespołu do spraw spółki GetBack oraz prezentacja propozycji zmian legislacyjnych. W konferencji udział biorą przewodniczący Senackiego Zespołu do spraw spółki GetBack S.A. senator Leszek Czarnobaj. Dobry Państwu. Wiceprzewodnicząca zespołu, wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka. Wiceprzewodniczący zespołu i przewodniczący Komisji Ustawodawczej pan senator Krzysztof Kwiatkowski. Dzień dobry. A także członkowie zespołu pan senator Wadim Tyszkiewicz oraz pan senator Jerzy Wcisła. I uprzejmie proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Leszka Czarnobaja. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pół roku pracy zespołu. Dzisiaj chcielibyśmy Państwu przedstawić nasze wnioski. Od razu chciałem powiedzieć rzecz chyba istotną, bo często spotykając się, czy to z osobami pokrzywdzonymi, szczególnie na początku, ale tak samo i w debacie, zawsze jest pytanie, czy my jesteśmy komisją śledczą. To może nie jest istotne, ale jest ważne z punktu widzenia zadań i kompetencji, które posiadamy. My nie posiadamy kompetencji komisji śledczej, czyli mówiąc krótko, jeżeli kogoś chcemy poprosić o spotkanie, to ta osoba, tak jak w przypadku prokuratora, trzy razy były wysłane zaproszenia, pan prokurator ani razu się nie pojawił. To pokazuje, że nasza działalność nie jest to sama z komisją śledczą, natomiast opiera się ona na dobrej woli i na współpracy konstytucyjnej organów państwa. Szanowni Państwo, pół roku pracy dotyczących jednej z największych afer Rzeczypospolitej, 10 tysięcy osób pokrzywdzonych, między 2,5 a 3 miliarda złotych, taka kwota pieniędzy została, wyparowała, mówiąc delikatnie, z całego systemu. Tymi, którzy zostali pokrzywdzeni, to są głównie osoby fizyczne. I jednym z ważnych elementów prac komisji to była kwestia odpowiedzi na pytanie, czy w sytuacji dotyczącej działalności spółki GetBack i tego wszystkiego, co się wokół stało, państwo polskie stanęło na wysokości zadania? Otóż komisja opierała się na trzech fundamentach swojej pracy. Po pierwsze, raport Najwyższej Izby Kontroli, raport, który został rozpoczęty przez pana przewodniczącego Krzysztofa Kwiatkowskiego. Myślę, że kilka słów na ten temat powie. Drugi element to była kwestia spotkań z szefami poszczególnych służb, które odpowiadają za całą gospodarkę finansową, rynek finansowy w Polsce. I trzeci bardzo ważny element. Gościliśmy ich na praktycznie każdym posiedzeniu. To są przedstawiciele, osoby fizyczne, osób pokrzywdzonych. Ja tylko powiem kilka podsumowań, natomiast w poszczególnych fragmentach poproszę moje koleżanki i kolegów o przedstawienie poszczególnych fragmentów. Powiem tak. Jednoznacznie wynika, że państwo polskie, szczególnie służby, które są odpowiedzialne za rynek finansowy, mając jako obowiązek opieki nad osobami nieprofesjonalnie inwestującymi, czyli tak zwany nieprofesjonalny inwestor, kompletnie zawiodło. Można powiedzieć, że żadna z instytucji, której zadaniem jest ochrona rynku finansowego, nie spełniła swoich zadań. Chcę również powiedzieć to, że sam proces dotyczący dochodzenia przez pokrzywdzonych, poszkodowanych, bo to w zależności, w jakim procesie jest czyniony w Polsce, dzisiaj powoduje to, że oni są pozostawieni samym sobie. W związku z tym jednym z ważnych elementów było to, w jaki oto sposób, jak zabezpieczyć się przed tego rodzaju działalnością na przyszłość. To jest jeden fragment, a drugie, co zrobić z historią, czyli jak pomóc tym, którzy zostali pokrzywdzeni. Tak jak powiedziałem, pracowaliśmy, spotykaliśmy się z poszczególnymi szefami różnych instytucji, od KNF-u, UOKiK-u i
wszystkich instytucji, które są za rynek finansowy odpowiedzialne. I współpracowaliśmy bardzo blisko, tu muszę wspomnieć i podziękować panu doktorowi Szcześniakowi z Uniwersytetu Lubelskiego. Został opracowany, tak jak powiedziałem, element dotyczący pomocy poszkodowanym, element dotyczący jak się zabezpieczyć na przyszłość, żeby państwo polskie potrafiło obronić się przed tego rodzaju działalnością i trzeci to jest element działań prawnych i inicjatyw ustawodawczych, które również przygotowaliśmy. Poproszę teraz o zabranie głosu pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, jak już powiedziałem, osoby, która rozpoczęła proces kontroli w spółce GetBack przez Najwyższą Izbę Kontroli. Proszę bardzo, panie senatorze. Panie przewodniczący, pani marszałek, ale przede wszystkim szanowni państwo, prawie 10 tysięcy naszych obywateli, dla których ta największa afera finansowa w czasach rządów PiS to funkcjonowanie piramidy finansowej, to osobiste nieszczęście. Dla was ta historia zaczynała się w roku 2017 czy 2018, kiedy przychodziliście do biura maklerskiego i dowiadywaliście się, że możecie zainwestować często swoje oszczędności życia w superbezpieczne papiery wartościowe, tak bezpieczne jak obligacje Skarbu Państwa. I niestety pod parasolem ochronnym państwa prawie 10 tysięcy Polek i Polaków zostało oszukanych. Dla mnie ta historia zaczęła się, kiedy w lipcu 2018 roku jako prezes Najwyższej Izby Kontroli zarekomendowałem Kolegium NIK uzupełnienie planu pracy NIK-u o przeprowadzenie kontroli dotyczącej działalności organów państwa wobec spółki GetBack. Ten raport został ogłoszony w 2019 roku. I to jest raport, który mówi, krzyczy o krzywdzie ludzi. W tym raporcie możemy przeczytać. Instytucje państwa polskiego nie zdały egzaminu. Ich brak działań, zaniechań, mimo często obowiązku, doprowadził do tego, że wielu spośród naszych obywateli, mając przekonanie, że w bezpieczny sposób inwestują swoje środki finansowe, zostało oszukane. W raporcie możemy przeczytać, że to brak działań instytucji państwowych doprowadził do tej afery albo doprowadził do tego, że była ona tak znacznych rozmiarów. Komisja Nadzoru Finansowego, która w praktyce nie wykonywała swoich obowiązków. Ministerstwo Finansów, które zbyt późno implementowało do prawa krajowego przepisy wspólnotowe przyjęte na poziomie Unii Europejskiej, które by lepiej, efektywniej zabezpieczały obywateli. Giełda papierów wartościowych, publiczna giełda, która przyznaje piramidzie finansowej nagrodę, która jest sygnałem dla tych, którzy kupowali te obligacje, że to są bezpieczne papiery wartościowe. To oczywiście brzmi jak kiepski scenariusz filmu sensacyjnego klasy B, ale ten scenariusz to dramat tysięcy ludzi, którzy z tym problemem pozostali. Zespół, tu dziękuję i gratuluję panu przewodniczącemu, po kilku miesiącach pracy przedstawił cały szereg różnych rekomendacji. Za chwilę pani marszałek państwu powie o konkretnych propozycjach legislacyjnych. One są w trzech blokach. Co zrobić, żeby taka sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości, żeby w przyszłości instytucje państwowe zdały egzamin, ale także co zrobić, żeby w tej sytuacji, która dzisiaj jest, móc pomóc obywatelom, tym poszkodowanym i co zrobić, żeby efektywnie takie problemy rozwiązywać. Szczegóły tych prac to przed nami kolejne miesiące inicjatyw ustawodawczych, które ten system publiczny będą uszczelniać, a obywatelom efektywniej pomagać. Cieszę się już na te prace jako przewodniczący Komisji Ustawodawczej. Bardzo dziękuję panie senatorze i uprzejmie proszę o zabranie głosu pana senatora Wadima Tyszkiewicza. Szanowni państwo, afera GetBack jest dowodem na to, jaką ogromną rolę w dochodzeniu do prawdy odgrywa polityka. Wszyscy słyszeli o aferze Amber Gold, ale afera GetBack jakoś gdzieś została przemilczana. Jest to największa afera po 1989 roku w
tej już nowej Polsce. Afera nie ze względu, największa nie tylko ze względu na kwotę, no bo afera skoków to jest prawie 4 miliardy złotych, tylko największa afera, w której ważny udział odgrywa państwo polskie. Państwo polskie, które nie zadziałało, które po aferze Amber Gold wydawałoby się, że powinno być bardziej czujne, instytucje państwa, które totalnie zawiodły obywateli, 10 tysięcy Polaków i Polek straciło często dorobek całego swojego życia. Ja nie zapomnę takiego spotkania z lekarzem, który na naszej komisji wziął udział, 80-letni lekarz, mówi, że on dzisiaj jeździ w karetce pogotowia, mimo tego, że ma 80 lat, bo musi zarobić na życie, bo cały dorobek swojego życia ulokował, uwaga, w banku. On poszedł do banku i ulokował tam swoje oszczędności. I proszę Państwa, też największym tutaj dramatem systemu prawnego w Polsce jest to, że jeżeli w normalnym systemie paser popełnia przestępstwo, to paser za paserstwo ponosi odpowiedzialność karną. Tutaj w aferze GetBacku nikt nie poniósł odpowiedzialności karnej, łącznie z paserami tak naprawdę, którymi są po części instytucje finansowe, instytucje bankowe. Wszyscy zarabiali, wszyscy osiągali zyski, wszyscy się cieszyli z osiąganych zysków, a tracili Polacy. 10 tysięcy osób po prostu zostało okradzione z pieniędzy, często z dorobku swojego życia. I nie wolno o tym zapomnieć, bo Polacy pamiętają. To, co robi propaganda, to wszyscy wiemy. Afera Amber Gold wbiła się w umysły wielu Polaków, a afera GetBack została zamieciona pod dywan. My na to nie pozwolimy, pokażemy te wszystkie mechanizmy, które funkcjonowały i uwaga, co jest ważne, w ramach prac komisji przygotowujemy, czy już przygotowaliśmy częściowo i będziemy pracować nad tym, żeby wypracować takie rozwiązania, które zabezpieczą Polaków przed tego typu aferami, żeby Polacy nie tracili majątku całego swojego życia. Jeszcze raz powtórzę, największa złodziejska afera po 1989 roku i mam nadzieję, że ci wszyscy uczestnicy tej całej gry finansowej, na której 10 tysięcy Polaków straciło blisko 3 miliardy złotych, poniosą za to odpowiedzialność. Dziękuję. Pięknie dziękuję i uprzejmie proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego Wcisła. Szanowni Państwo, afera GetBack szokuje swoją skalą i szybkością rozprzestrzeniania się. Ale dla mnie nie mniejszym szokiem jest działanie państwa polskiego, które przez 4 lata po tej aferze nie zrobiło nic, aby polskich obywateli uchronić i Polskę przed kolejnymi takimi aferami. Ta afera, szanowni państwo, rozgrywała się przy świetle Jupiterów. Nie zadziałały instytucje, które mają chronić polskich obywateli, zwykłych ciułaczy. Refleksja nad 9 tysiącami pokrzywdzonych na kwotę 2,5 miliarda złotych ze strony państwa była zerowa. Przez 4 lata nie powstały żadne rozwiązania prawne, które by zabezpieczały nas na przyszłość przed podobnymi aferami. Nie zmienił się styl działania instytucji powołanych do chronienia rynku finansowego. Polacy nadal są bezbronni. My mówimy o aferze GetBack, ale dla mnie to jest też afera kompromitująca państwo polskie, które okazało się kompletnym impotentem w takich sytuacjach, w ogóle nie zainteresowany tym, aby takim sytuacjom przeciwdziałać. Najlepszy dowód na to, że w pracach naszego zespołu nie wziął udziału prokurator krajowy ani żaden przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, trawestując Winstona Churchilla, można powiedzieć, że jeżeli afera GetBack czegoś uczy, to tego, że państwa polskiego nie nauczyła niczego. Ja jeszcze wierzę, być może to jest wiara człowieka naiwnego, ale jeszcze wierzę, że podjęcie tej uchwały i pokazanie, co należałoby w państwie polskim zmienić, spowoduje refleksję w działaniach państwa, spowoduje, że te rozwiązania prawne, które my zaproponujemy i które pewnie za chwilę zostaną przedstawione także przez panią marszałek, dotrą jakoś do rządzących i zechcą zainteresować się losem Polaków, aby to już nigdy się nie powtórzyło. Bardzo dziękuję panie senatorze i uprzejmie proszę, aby głos zabrała teraz pani wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka. Szanowni państwo, co zrobić, aby Polacy nie byli oszukiwani przez instytucje,
którym mają prawo wierzyć. Dlatego, że jak słusznie powiedział pan senator przede mną, ci ludzie poszli do banku. W związku z czym dla tych poszkodowanych, które państwo polskie zostawiło samym sobie, mamy kilka bardzo prostych inicjatyw ustawodawczych, które pomogą im dochodzić roszczeń należnych, tych roszczeń, które po prostu zrekompensują chociaż w jakimś zakresie szkody im wyrządzone, bo ci ludzie po prostu zostali okradzeni. I dla poszkodowanych taką jedną z rzeczy, która jest zasadnicza i klasyczna przy dzisiejszym poziomie opłat sądowych i przy poziomie niezamożności społeczeństwa, to jest umożliwienie dochodzenia roszczeń osobom w sytuacji, kiedy opłata sądowa będzie opłatą stałą. Postulujemy, aby tak jak w przypadku kredytów frankowych była wprowadzona opłata stała dla osób poszkodowanych w tej aferze GetBack i aby nie musieli uiszczać opłat stosunkowych. Tą opłatę stałą my proponujemy na kwotę 1000 zł. Ja przypominam, że 1000 zł to jest opłata przy dochodzeniu roszczeń 20 000 zł, czyli wszystko ponad, ludzie muszą płacić ogromne pieniądze, żeby swoich słusznych roszczeń dochodzić. Dlatego proponujemy wprowadzenie opłaty stałej. Drugą kwestią, którą sugerowali nam pokrzywdzeni, którzy skarżyli się na to, że sąd w Warszawie jest zawalony sprawami z tej afery i te sprawy są rozpatrywane bardzo długo przez to, to jest wprowadzenie właściwości przemiennej sądu w tych kwestiach, czyli każdy poszkodowany mógłby wybrać, czy wytaczać to powództwo cywilne do sądu miejsca siedziby pozwanego, czy też wytaczać według swojej siedziby, czyli lub miejsca zamieszkania, czyli każdy obywatel w Krakowie na przykład mógłby wytoczyć powództwo przed sąd w Krakowie, w Lublinie przed sąd w Lublinie, a we Wrocławiu przed sąd we Wrocławiu. To na pewno ułatwiłoby znacznie dochodzenie roszczeń. To są bardzo łatwe i proste zabiegi, które jak bardzo mogą ułatwić życie tym, którzy już zostali pokrzywdzeni. Następną kwestią, która spowodowałaby, żeby tym ludziom ulżyć, to byłoby przyznanie możliwości kompetencji rzecznikowi finansowemu do wytaczania powództw w postępowaniu grupowym. Dlatego, że te roszczenia spełniają taką przesłankę, która pomogłaby dochodzić grupowo, czyli jest między, przede wszystkim jednorodność świadczeń, które powinny być zasądzone na rzecz poszczególnych poszkodowanych oraz podobne okoliczności faktyczne uszczuplenia majątku każdego z tych poszkodowanych. I w takim przypadku proponujemy, aby rzecznik finansowy, tak jak inne organy, które mogą wytaczać w imieniu obywateli powództwa, był zwolniony z kosztów sądowych. Czyli jeżeli ludzie przystępowaliby do takiego grupowego postępowania, nie musieliby płacić kosztów sądowych. No i kolejna rzecz bardzo istotna. Proponujemy na przyszłość uprawnienie dla Komisji Nadzoru Finansowego prowadzenia postępowań karnych w odniesieniu do wybranych przestępstw finansowych. Bo to ta komisja pierwsza ma uprawnienia, żeby zorientować się, że popełnione zostało przestępstwo finansowe i wówczas ona pierwsza mogłaby zareagować i na pewno byłaby to reakcja szybsza niż reakcja prokuratury. Jeszcze jest kilka innych rozwiązań, ale te, które państwu powiedziałam, wydają się nam najistotniejsze, najważniejsze z punktu widzenia z jednej strony poszkodowanych w tej aferze, a z drugiej strony z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu finansowego w przyszłości. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani marszałek i uprzejmie proszę o dokonanie pewnego podsumowania pana przewodniczącego. Szanowni państwo, myśmy przygotowali materiały dla państwa, bo omawiamy część prac i część naszych wniosków, ale wszystko to, co
jest przedmiotem naszej, jakby efektem naszej pracy oraz wniosków i sugestii, dostaniecie Państwo w materiałach. To jest po pierwsze. Po drugie, chciałem powiedzieć tak. Jednym z elementów bardzo ważnych podczas posiedzeń prac komisji było pytanie, które pytaliśmy, szczególnie osób pokrzywdzonych. No jak to się stało, że zamieniliście pieniądze na obligacje spółki GetBack? Otóż króciutko powiem tak. To był tak zwany mis-selling, czyli wprowadzanie w błąd obywatela w celu takim, aby on zainwestował pieniądze w niepewny interes. Natomiast to była bardzo agresywna polityka dotycząca pozyskiwania środków, tylko powiem, że w ciągu 2 lat 10-krotnie zwiększyły się aktywa spółki GetBack, za co spółka została nagrodzona przez giełdę papierów wartościowych. Czyli obywatele mówią, pokrzywdzeni mówią tak, przychodzi do nas przedstawiciel banków, a powiem, że 7 banków rozprowadzało te akcje, przychodzą do nas i mówią, ma pani zgromadzone 100-200 tysięcy na koncie i my proponujemy, kupcie państwo obligacje spółki GetBack, one są gwarantowane przez państwo. No widzicie państwo, giełda przyznała jej nagrodę. KNF wyróżnia tę spółkę za aktywność na rynku finansowym. Przedstawiciele władzy politycznej w ciepełku tej spółki otrzymują różnego rodzaju nagrody, czyli obywatel patrzy, bank, instytucja zaufania publicznego, KNF, politycy rządzący, do tego giełda papierów wartościowych, właściwie nie mam się czego bać. Okazało się jednak, że państwo polskie tutaj kompletnie zawiodło. I to, co jest w raporcie, szczególnie Najwyższej Izby Kontroli, pokazuje, że państwo polskie po aferze Amber Gold nie wyciągnęło żadnych kompletnie wniosków. Stąd też te nasze sugestie, o których mówiła pani marszałek. Pozostałe rzeczy, które proponujemy, dostaniecie państwo w materiałach, oczywiście w systemie skróconym. Nie są to gotowe projekty ustaw, to są rzeczy pokazujące, w jakich kierunkach nasze inicjatywy ustawodawcze będą szły. Natomiast my w pierwszej kolejności, to jest w uchwale Senatu, zwracamy się do pana premiera. Panie premierze, siądźmy wspólnie do pracy dla dobra i przyszłości przyszłych inwestorów, aby już nigdy taka sytuacja się nie zdarzyła. I na koniec. Często porównywaliśmy się w działaniach w Polsce do tak zwanej afery Madoffa. To jest taki klasyczny wzór piramidy finansowej. I wniosek z afery Madoffa płynie taki. Jak mówią Amerykanie, przestępstwa tego rodzaju były, są i niestety będą. Tylko ważne jest to, jak działa państwo w takim przypadku? I tylko powiem, że w aferze Madoffa, gdzie jest około 30-40 miliardów dolarów utraconych pieniędzy, po 7,5 miesiącach twórca tej piramidy znalazł się w więzieniu i dostał 150 lat kary, dlatego że uznaje się, że tego rodzaju przestępstwa są równoznaczne z zabójstwem, po pierwsze. Po drugie, po 10 latach działalności przedstawicieli państwa pokrzywdzeni otrzymali 70% zwrotu pieniędzy odzyskanych od tych, którzy działali w całym interesie. I nasze inicjatywy, o których mówiła pani marszałek, również idą w tym, żeby zabezpieczyć majątek tych, którzy dokonują tego rodzaju przestępstw, jak najszybciej zabezpieczać ten majątek, aby był to element możliwości korzystania dla pokrzywdzonych. Dziękujemy państwu bardzo. Jeżeli są pytania... Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa ma pytania? Bardzo proszę, pani redaktor. Adamek, TVN24. Chciałbym państwa poprosić o odniesienie się do innej sprawy, do sprawy pracy pani Sylwii Sobolewskiej, która, jak się okazuje, jak wynika z jej oświadczenia majątkowego, krótko wytrzymała bez pracy w firmach powiązanych albo ze Skarbem Państwa, albo z samorządowcami, którzy są związani z rządzącymi, bo teraz się okazuje, że co prawda nie zasiada już w radach nadzorczych kilku spółek Skarbu Państwa, ale za to w 2 spółkach samorządowych, a pan Sobolewski mówi, że jest osobą prywatną. Czy takie podejście jest do zaakceptowania? Pani redaktor, szanowni państwo, to jest właśnie kolejny przykład dotyczący, przepraszam, to jest moje zdanie nieuzgodnione z kolegami, zaraz, to jest dokładny akademicki przykład upadku państwa. Bo ja nie znam pani Sobolewskiej osobiście, jeżeli to jest osoba, która, mówiąc krótko, jest alfą i omegą w zakresie zarządzania polskimi przedsiębiorcami, no to należałoby to wykazać. Jak się wykazuje, że dany osobnik nadaje się do piastowania tej funkcji? Dokonuje się wyboru w konkursie otwartym, ta pani by pokazała swoje zalety i tak dalej, jeżeli by była, wszystko ok. Natomiast system, o którym mówi pani redaktor, jest systemem, przepraszam za zbyt może ostre określenie, pokazujący ten sam mechanizm. To jest system mafijny, że swój swojego wspiera, a jeszcze jak go przyłapią na tym, bo przecież media pokazały, że pani Sobolewska dostaje
za swoją ciężką pracę w spółkach Skarbu Państwa 600-700 tysięcy wynagrodzenia, to oczywiście została zwolniona z tej funkcji, ale znaleziono inną dróżkę. I to jest system kompletnie, który należy krytykować jednoznacznie. Ja absolutnie krytykuję tego rodzaju sposób doboru kadr. To jest po pierwsze. Po drugie, ja mam nadzieję, a już jestem wiele lat w polityce, że doczekamy takich czasów, że politycy i ich najbliższe rodziny będą miały, nie wiem, moralny, prawny zakaz w tego rodzaju inwestycjach, bo jest to inwestycja w człowieka, ale okej, ale to musi być w otwartym konkursie, przy otwartej przyłbicy, szeregu pytań, pokazania swojej klasy i umiejętności i kwalifikacji do zarządzania nawet najmniejszym przedsiębiorstwem czy zasiadania w Radzie Nadzorczej. Ktoś jeszcze? Tak, poproszę. Proszę. To ja powiem krótko i dosadnie. Miernoty dorwały się do władzy i chcą jak najszybciej nachapać się, ile wejdzie, po to, żeby przed oddaniem władzy jeszcze zabezpieczyć majątek. Bo jeżeli ktoś zarabia 700 tysięcy złotych rocznie, osoba znikąd, która nagle się pojawia i zajmuje ważne funkcje w strukturach państwa czy samorządu chociażby, to świadczy o tym, że ci ludzie już zupełnie zagubili jakieś zasady honoru czy samozachowania. Mam nadzieję, że zostaną z tego rozliczeni, bo to jest niepojęte. Dla przeciętnego Polaka 3000 złotych to są ogromne pieniądze, ale dla tych dygnitarzy partyjnych 700 tysięcy złotych rocznie tylko i wyłącznie z klucza partyjnego zarabiane, to są pieniądze jeszcze małe i oni będą chcieli zarabiać jeszcze więcej, zanim stracą władzę. Kiedyś prezydent Andrzej Duda, atakując opozycję w kampanii wyborczej którejś, powiedział, że ojczyznę dojną racz nam zwrócić, panie. Coś takiego powiedział. I ja myślałam, że to jest tylko niesmaczny atak. A okazuje się, że to jest podejście PiS do ojczyzny. Ojczyznę trzeba po prostu wydoić. I to robi pani Sobolewska, i to robią różni inni dygnitarze PiS. Taki mają stosunek do tego państwa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jednym zdaniem, ja muszę powiedzieć, że ja się trochę martwię o mężczyzn w PiSie, bo tam są kobiety dużo bardziej zaradne. Jeżeli się patrzy na żonę premiera Morawieckiego, żonę pana Sobolewskiego, ja mówię na razie o talentach finansowych, nie politycznych, więc pana ministra Schreibera nie będę tutaj dotykał. To szanowni państwo, jak państwo widzicie, kobiety w PiSie mają talenta biznesowe. Mężczyźni są tego pozbawieni, ta sytuacja ich frustruje. Przypominam, że przewodniczący klubu senackiego, pan Sator Martynowski, już raz składał rezygnację w związku z tą funkcją w radach nadzorczych pani Sobolewskiej. Zobaczymy, co zrobi tym razem. Trzymamy kciuki mocno zaciśnięte, że talenta biznesowe politycy PiSu będą realizować poza polityką, jak najszybciej oddając władzę. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękuję uprzejmie za udział w konferencji i przypominam, że drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustaleń poczynionych przez Senacki Zespół do spraw spółki GetBack zostanie rozpatrzone w punkcie 13, tuż po wznowieniu obrad Senatu o godzinie 10. A projekt uchwały zawarty jest w druku numer 721S we wspólnym sprawozdaniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawczej. Tym z państwa, którzy oglądają nas na Facebooku, przypominam, że obrady można śledzić online. Zarówno transmitowane są one na stronie internetowej Senatu, jak i na senackich kanałach w mediach społecznościowych. Dziękuję państwu. Dziękujemy państwu bardzo.